Marcus Vinicius, syn twojej siostry, panie, przybyły z Azji Mniejszej, przyszedł cię odwiedzić. Nie wejdzie. Pozdrowienia Petroniuszowi. Niech wszyscy bogowie darzą cię pomyślnością. A zwłaszcza Asklepios i Kipryda. Witaj w Rzymie. Co do Kiprydy, doznaję mi opieki tyle, że mam strzykanie w prawej nodze. Co słychać w Armenii? Jak tam twoja wojna? Ta wojna źle idzie i nikomu niepotrzebna. Gdyby nie Corbulo, mogłaby się zamienić w klęskę Rzymu. Corbulo. Prawdziwy bożek wojny. Prawy i głupi. Lubię go. Choćby dlatego, że Neron się go boi. Corbulo nie jest głupi. Może masz słuszność. Głupota w niczym nie jest gorsza od mądrości i w niczym się od niej nie różni. Oto, co jest w życiu najlepsze. Ale ty prócz tego kochasz wojnę, której ja nie lubię. Miedzianobrody na przykład lubi swój własny śpiew i swoją własną poezję. Powiedz mi, czy ty przypadkiem nie pisujesz wierszy? Nie. A nie grasz na lutni i nie śpiewasz? Nie. To jestem o ciebie zupełnie spokojny. Bo widzisz, u nas teraz dobrze jest pisać wiersze, a jeszcze lepiej jest nie pisać wierszy, nie grać i nie śpiewać. Najlepiej jest umieć podziwiać, gdy czyni to miedzianobrody. Witaj. Witaj. Jedno może ci grozić, że Popea zakocha się w tobie. Właśnie przyszedłem do ciebie porady. Trafił cię Grota Mora?
Wyobraź sobie, że skręciłem nogę pod miastem, spadając z konia i spędziłem kilkanaście dni w domu Aulusa Plaucjusza, który nadjechał w chwili wypadku. Jeżeli zakochałeś się w żonie Plaucjusza, żal mi cię. Nie, 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 nie w pomponii. Nazywa się Lygia, ale nosi także swoje barbarzyńskie imię Kalina. Raz o świcie zobaczyłem ją nagą, myjącą się w ogrodowej fontannie i przysięgam ci. Promienie zorzy przechodziły na wylot przez jej ciało. Jest więc tak przeźroczysta jak młoda sardynka. Nie żartuj. Zakochany jestem bez pamięci. Nie wiem, co to spokój. Nie chcę żadnych kobiet, nie chcę złota, nie chcę uczt, chcę Lygii. Jeśli to niewolnica, to ją odkup. Ona nie jest niewolnicą, jest zakładniczką. Jest córką jakiegoś barbarzyńskiego króla Ligów. Dziękując za opiekę, jakiej w tym domu doznał syn mojej siostry, wdzięczność jest jedynym powodem moich odwiedzin, a także i to, że ciebie, Domina, nie można spotkać ani w cyrku, ani w amfiteatrze. Starzejemy się i coraz więcej lubimy nasze domowe zacisze. Pozwól nam wozu posłuchać z bliska tego śmiechu. To Aulus i Lygia bawią się w piłki. A co do śmiechu, mniemam, Petroniuszu, że całe życie ci na nim upływa. Życie jest śmiechu warte, więc się śmieję. Nie wiem, czy się zbóstwem, czy panną śmiertelną, lecz jeśli jest mieszkanką ziemskiego padołu, błogosławiony ojciec, z matką twą pospołu, błogosławieni bracia. Nie byle kto ty jesteś i nie byle głowa. Nie spodziewałem się usłyszeć Homerowego wiersza w ustach tak młodej dziewczyny. Pedagogus grek uczy naszego chłopaka, a Lygia przysłuchuje się lekcjom. Powiadają, że szczęście polega na tym, żeby chcieć tego, czego chcą sami bogowie. A ja jednak myślę, że jest inne, większe i droższe, które tylko miłość może dać. Szukają tego szczęścia sami bogowie, więc i ja, Lygio, o którym dotąd miłości nie znalazł, szukam także tej, która szczęście by mi dała. Czy nie odgadujesz, czemu to mówię tobie? Nie. Jak odmienny jest wasz świat od tego świata, którym włada nasz Neron. Światem nie Neron włada, a Bóg. A więc ty wierzysz w bogi, Pomponio? Wierzę w Boga, który jest jeden, sprawiedliwy i wszechmocny. Wierzę w Boga, który jest jeden, sprawiedliwy i wszechmocny. A ja nie wierzę. Ale zgadzam się, że każda kobieta posiada 3 albo 4 dusze. Ale żadna nie ma duszy rozumnej. Muszę jednak pochwalić twój wybór, Marku. Wiesz, co mi przypomniała? Wiosnę. Pragnąłem ją bardzo, a teraz pragnę jeszcze więcej. A w ogóle to chciałbym zabić Aula i Pomponię. A ją porwać, zabrać do siebie do domu. Ja dzisiaj nie będę w nocy spać. Każę ćwiczyć któregoś z moich niewolników. Będę słuchał jego jęków. Masz zachcianki cieśli. Muszę ją mieć. Udaję się do ciebie po radę. Jeśli ty jej nie znajdziesz, to znajdę ją sam. Przyrzekam ci, że jutro pomyślę. Zaczekaj w lektyce. Masz, panie, w oczach ogień, który trawi twą duszę. Co, umiesz czytać w losach ludzkich? Na sestercję dowiesz się więcej.
Miłość i śmierć będą szły z tobą. Obrazisz bogów, a ogień strawi nie tylko twą duszę. Odejdź. To dla ciebie. Dzięki. Satyrikon. Czyje to? Moje, ale nikt o tym nie wie. Mówiłeś, że nie piszesz wierszy. Tu zaś widzę prozę gęstą i przeplataną. Wiersze zbrzydły mi od czasu, jak Neron pisze epos. Jedni chcą sobie użyć, posługują się piórami flamingów, które wkładają sobie głęboko w gardło. Ja zaś odczytuję poezję Nerona i skutek jest natychmiastowy. Mogę ją potem chwalić. Jeśli nie z czystym sumieniem, to z czystym żołądkiem. Witaj, wodzu. Przynoszę ci rozkaz i pozdrowienie Cezara. Jestem wdzięczny Cezarowi za pozdrowienia, a rozkaz wykonam. Witaj, Hasto. Aulusie Plautiusu, w domu twoim przebywa córka króla barbarzyńskich ligów, którą ów król oddał w ręce Rzymian jako rękojmię, że granice imperium nigdy nie zostaną przez ligów naruszone. Boski Neron rozkazuje ci ją wydać w moje ręce. Poczekaj tutaj, Hasto. Lygio, oboje z Pomponią miłujemy cię jak córkę. Jednak jesteś zakładniczką i opieka nad tobą należy do Cezara. Lepiej by dla niej było umrzeć. Jeszcze dziś udam się do Cezara i będę go błagał, aby odmienił swój rozkaz. Przecież on sam nie może pamiętać o zakładniczce ligów. Petroniusz. Niech będzie przeklęty dzień, w którym weszli w nasz dom. Żegnaj, radości nasza. Idę do Seneki. Może on wstawi się za tobą u Nerona. Domina, pozwól mi z moją panią i czuwać nad nią na dworze Nerona. Nie naszym, lecz Ligi jesteś sługą. Tylko jak? Żelazo w moich rękach kruszy się jak drzewo. Gdzie jest Lygia? Mów! Co z nią zrobiłeś? Ja tylko z rana jestem niedołęgą. A wieczorem odzyskuję sprężystość. Gimnastyki musiał cię uczyć tkacz, a obyczajów kowal. Żelazno masz rękę, ale na wszystkich bogów piekielnych przysięgam ci, że jeśli mnie zdradziłeś, to ci wepchnę nóż w gardło. Mów! Gdzie jest Lygia? Cezara prosiłem o dwie rzeczy, które mi przyrzekł. O wydobycie Lygii z domu Aulusów i oddanie jej tobie. Czy nie masz tam, gdzie noża w zanadrzu? Bo ty będziesz w więzieniu, a tymczasem Lygia będzie nudziła się w twoim domu. Wybacz, ale sądziłem, że kazałeś ją porwać dla siebie albo dla Cezara. Stręczycielem Cezara jest Tygelinus. A ja, gdybym chciał wziąć dla siebie, to bym teraz, patrząc ci w oczy, o tym powiedział. Dlaczego nie kazałeś od razu zaprowadzić ją do mojego domu? Bo Cezar chce zachować pozory. Lygię zabraliśmy jako zakładniczkę i ludzie będą o tym mówili. Więc póki będą mówili, póty zostanie w pałacu Cezara. Potem odeślą ją po cichu do ciebie i będzie koniec. Pomponia pisze, żebym się tobą zajęła. Zaopiekuję się religią. Nie drażnij Cezara. Muszę cię teraz przygotować na ucztę. Takie jest jego życzenie. Ty jesteś dobra, Akta. Zła nie jestem. Chociaż szczęście moje minęło. I radość minęła. Cezar też kiedyś nie był taki zły. To inni uczynili go takim. Popea. Ty go jeszcze kochasz, Akta. Jego nikt prócz mnie nie kocha. Zobaczysz go na uczcie. A być na niej musisz.
Tam znajdziesz sposobność, aby poprosić Petroniusza i Winicjusza, aby wyjednali dla ciebie prawo powrotu do domu Aulusów. Ty jesteś stokroć piękniejsza od Popeye, Lygio. Cudny musi być ten kraj ligijski, gdzie takie rodzą się dziewczyny. Jego już nie pamiętam. Ursus mi tylko mówił, że u nas same lasy. To nasze miejsce. Bądź pozdrowiona, najpiękniejsza. Bądź pozdrowiona, Boska. Bądź pozdrowiony, Marku. Szczęśliwe moje oczy, które mogą ciebie widzieć. Cezar patrzy na was. Minął czas, a wtedy na ucztach siedziałeś w boku Cezara. I powiadają, że ci grozi ślepota. Więc jak możesz go dojrzeć? On także ma krótki wzrok. Patrzy na was przez szmaragd. Petroniuszu, czy to jest ta zakładniczka, w której kocha się Winicjusz? To ona. Winicjusz uważa ją za piękną? Na twoim obliczu, znawco niezrównany, czytam już wyrok na nią. Tak jest, za sucha. Jakkolwiek, gdy siedzi, trudno o całej postaci wyrokować, ty już sobie odpowiedziałeś. Za wąska w biodrach. Za wąska w biodrach. Mylisz się. Ja trzymam z Cezarem. Dobrze. Dowodziłem właśnie, że masz szczyptę rozumu. Cezar zaś twierdzi, że jesteś osłem, bez domieszki. Śniło mi się, że jestem westalką. Czterokrotna rozwódka westalką. Chyba we śnie. A gdyby Cezar kazał? Witaj, Boska Augusto! Witaj, Boska Augusto! Witaj, Boska Augusto! Witaj, Boska Popeo! Witaj, Boska Augusto! Witaj, Boska Augusto!
Cezarze, nim goście się popiją, uszlachetnij ucztę swym śpiewem. Bogowie wiedzą, ile kosztują mnie wszelkie popisy. A zresztą, skoro Apollo obdarzył mnie pewnym głosem, to darów bożych nie godzi się marnować, ale naprawdę jestem dzisiaj zachrypnięty. Nie bądź okrutnikiem, zaśpiewaj, Cezarze. Zaśpiewaj, Cezarze, zaśpiewaj. Prosimy cię, Cezarze, nie bądź okrutnikiem, zaśpiewaj, zaśpiewaj. Tobie śpiewam jedyna w męce pieśni ci składam. Bez ciebie, o ja nieszczęsny, lilie w żałobie przybrane, woda zmieszana z goryczą, wino się w ocet obraca. Przybądź i liliom zwróć biel ich, woda niech smak swój odzyska, a wino słodycz nektaru. Jeśli chodzi o muzykę, Orfeusz musi być w tej chwili tak żółty z zazdrości, jak tu obecny Lukan. A co do wierszy, żałuję, że nie są gorsze. Bo może wówczas znalazłbym odpowiednie na ich pochwałę słowa. Widziałem cię nagą przy fontannie. Myślałaś, że nikt na ciebie nie patrzy? A ja widziałem i dotąd ciebie taką widzę, chociaż teraz kryje cię ta szata. Zrzuć szatę. Zrzuć szatę, jak kryspienina. Zrzuć ją. Zrzuć. Widziałem już u kogoś. Widziałem. U kogo? U matki. U matki, matki. U Agrypiny. Mówią, że ona chodzi nocami przy księżycu, po morzu, koło Bajale i Bauli. Nic tylko chodzi, jakby czegoś szukała. A rybak, na którego spojrzy, umiera. Niezły temat. Musiałem ją zabić, bo nasłała na mnie mordercę. I gdybym jej nie uprzedził, to nie usłyszelibyście dziś mego śpiewu. Lygio, daj mi usta. Zostaw mnie! Dosyć tego. Zostaw! Cezar wziął cię od Aulusów, by mnie darować. Rozumiesz? Akta! Jutro o zbroku przyślę po ciebie. Ja nie chcę dłużej czekać. Nie mogę dłużej czekać. Musisz być moja. Chcę ciebie mieć. Słyszysz? Dzisiaj, tu, teraz. Natychmiast. Daj mi usta. Daj mi usta. Daj. Zostaw ją, Marku. Nie. Zostaw ją. Nie. Lygio! 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 Jeśli cię kocha, niech cię odda Aulusom, niech cię weźmie z ich domu jako swoją żonę. Nie chcę tak. Wolę do Ligów. Co to za niewolnica? Ona nie jest niewolnicą, boska Augusto. To wychowanka Pomponii, Grecyny.
Córka króla Ligów oddana w zastaw Rzymowi. I przyszła cię odwiedzić? Nie, Augusto. Od wczoraj mieszka w pałacu. Z czyjego rozkazu? Z rozkazu Cezara. Dlaczego wolisz być tu niż u Pomponi? Ja nie wolę, pani. To Cezar obiecał oddać mnie Winicjuszowi. Jak niewolnicę. Więc Cezar zabrał cię Aulusom, by oddać Winicjuszowi. Tak, pani. Staw się ze mną i wróć mnie, Pomponi. Obiecuję, że jeszcze dzisiaj zostaniesz niewolnicą Winicjusza. A jak się nie uda? Proś tylko Boga, by wszystko się dobrze skończyło. Pozdrowienia dla boskiej Ligii od Marka Winicjusza. Czeka z ucztą w domu przybranym w zieleń. Idę. Wczoraj byłeś pijany. Postępowałeś z nią jak kamieniarz. Nie bądź zbyt natarczywy. Przysięgnij jej, nawet na Hades, że ją wrócisz Pomponi. A twoją już będzie sprawą, by zechciała nazajutrz raczej zostać niż wrócić. Od 5 lat, co noc, postępuję w ten sposób z Chryzotemis. I nie mogę uskarżać się na jej srogość. Już powinni być. Już powinni być. On nie wytrzyma. Wybiegnie naprzeciw i jeszcze gotów się z nimi rozminąć. Już powinni być. O, panie! Panie, daruj! Panie! Panie! Gdzie jest Lygia? Panie, broniliśmy! Oto gdzie krew! Jest krew, panie! Gdzie zginiliśmy jej? Posto! Posto dla wszystkich! Pastowatów! Chodź, Chryzotemis. Jeśli chcesz patrzeć na mięso, każę kupić ci sklep rzeźnika w Karynach. A kto, jeżeli nie chcesz stać się przyczyną nieszczęść, powiedz prawdę. Cezar ją porwał. Na cień matki mojej nie ma jej w pałacu i nie Cezar ją porwał. Wczoraj zachorowała mała Augusta, Neron nie odstępuje jej kołyski. A więc porwali ją Aulusowie, tak? Stało się to, czego chciała sama Lygia. To ty wiedziałaś, że ona chce uciec? Ja wiedziałam, że ona nie chce zostać twoją nałożnicą. A ty czym byłaś całe życie? Ja przedtem byłam niewolnicą. Cezar darował mi Lygię, a nie potrzebuję nikogo pytać, czym była przedtem. Ona będzie moją nałożnicą. Ja każę ją chłostać. A jak mi się sprzykrzy, oddam ostatniemu z moich niewolników. Wczoraj spotkałyśmy Popę. Małą Augustę niosła Murzynka. Wieczorem dziecko zachorowało. Murzynka twierdzi, że urzekła je ta cudzoziemka, którą spotkały w ogrodzie. Jeśli dziecko wyzdrowieje, to nic, zapomną. A jeśli nie? Popea pierwsza oskarży Lygię o czary. Wówczas nie będzie dla niej ratunku. To może ona i mnie urzekła? Marku, dopóki dziecko nie wyzdrowieje, nie rozmawiaj o Lygii z Cezarem. Ściągniesz na nią zemstę, Popei. Dość już jej oczy płakały przez ciebie. Ty ją kochasz, Akte. Pokochałem ją. Bo ci nie odpłaciła nienawiścią. Tak jak mnie. Człowieku zapalczywy i ślepy, ona cię kocha. Nieprawda. Nienawidzi. Ona mnie nienawidzi. Niech ci Bóg przebaczy krzywdy, które wyrządziłeś Lygii i nam. Jak się czuje Boska? Jak się ma Boska? Niech piekło pochłonie ją i cały ten dom. Milcz. Chcesz wiedzieć coś o Lygii, to chodź ze mną. Chodź ze mną. Przy wszystkich bramach miasta kazałem czuwać swoim niewolnikom. Gorączka cię trawi. Chory jestem.
Nie wiem, co by ci zapisał lekarz, ale wiem, jakbym postąpił na twoim miejscu. Wiem, co to jest miłość. I wiem, że inna jej zastąpić nie może. Ale piękna niewolnica? Nie chcę. Może twoje nie mają dla ciebie uroku nowości? Przypatrz się tej charytce. Daruję ci ją. Weź ją sobie. Nic mi po niej, nic mi po innych. Dziękuję ci bardzo. Ale nie chcę. Eunice, wykąpiesz się, namaścisz i pójdziesz do domu Winicjusza. Nie pójdę do Winicjusza, panie. Nie mogę. Panie najwspanialszy, zlituj się nade mną. Każ mi chłostać codziennie, ale nie wysyłaj z domu, proszę. Który z niewolników jest kochankiem Eunice? Nikt, panie. Co o niej wiesz? Eunice nigdy nie opuszcza nocą kubikulum. Nigdy po twojej kąpieli, panie, nie zostaje w łaźni. Dość. Mój krewny Winicjusz, któremu podarowałem Eunice, nie przyjął jej. Wstań. Więc zostanie w domu. Weźmiesz ją teraz i dasz jej 25 plag. Tak jednak, aby nie zepsuć skóry. Chodź. Eunice twierdzi, że jest człowiek, który potrafi odnaleźć Ligię. Czy przyszedł ten człowiek, o którym wspomniałaś wczoraj, Terezjaszowi? Czeka, panie. Nazywa się Hilon Hilonides. Kim jest? Mędrzec, wróżbita, umie czytać w losach ludzkich i przepowiada przyszłość. Czy przepowiedział przyszłość również i tobie? Tak, panie. Co ci wywróżył? Że spotka mnie boleść i szczęście. Boleść spotkała cię wczoraj z ręki Terezjasza, więc może przyjdzie i szczęście. Już przyszło, panie. Jakie? Zostałam. Witaj, boski Terestesie. Jak się miewają twoje guzy, które nabił ci pod Troją Ulises? Szlachetny panie, najmędrszy z umarłych Ulises zasyła przeze mnie najmędrszemu z żyjących Petroniuszowi pozdrowienia i prosi, byś okrył jego guzy nowym płaszczem. Odpowiedź warta płaszcz. Czy wiesz dokładnie, czego się podejmujesz? Gdy dwie familie w dwóch wspaniałych domach o niczym innym nie mówią, a za nimi powtarza to połowa Rzymu, trudno nie wiedzieć. Wczoraj odbito dziewicę imieniem Lygia, a właściwie Kalina. I ja podejmuję się ją odnaleźć. Jakie masz do tego środki? Środki ty posiadasz, panie. Ja mam tylko rozum. Jeżeli mnie zwodzisz dla zysku, to zdechniesz pod kijami. Filozofem jestem, panie, a filozof nie może być chciwy na zysk. Zwłaszcza na taki, jaki wspaniałomyślnie obiecujesz. Do jakiej szkoły należysz, boski mędrcze? Jestem cynikiem, panie, bo mam dziurawy płaszcz. Jestem stoikiem, bo moją biedę znoszę cierpliwie. I jestem perypatetykiem, bo nie posiadając lektyki, chodzę od winiarza do winiarza i nauczam tych, którzy obiecują za dzban zapłacić. Przy dzbanku zaś stajesz się retorem. Heraklit powiedział, wszystko płynie. A nie zawsze czysz, panie, że wino jest płynem? Kiedy rozpoczniesz poszukiwania? Już rozpocząłem i odpowiadając na twoje uprzejme pytania, szukam także. Czy byłeś już używany do podobnych posług? Zbyt nisko cenią sobie dziś cnotę i mądrość, by nawet filozof nie był zmuszony szukać innych do życia środków. Dobrze. Czy potrzebujesz wskazówek? Potrzebuję broni. Jakiej? Takie dzisiaj czasy, panie. Pytaliście mnie, panowie, o różne rzeczy. Pozwólcie, że ja teraz zapytam. Czy nie widziałeś, cny Trybunie, żadnych oznak, żadnych amuletów na pomponie lub na tej boskiej Lygii? Albo czy nie widziałeś, czy kreślił jakieś znaki między sobą, zrozumiałe tylko dla nich? Raz widziałem, jak Lygia nakreśliła na piasku rybę. Rybę! A zrobiła to raz czy kilkakrotnie? Raz jeden. Jesteś pewien, panie, że rybę? Tak, jest. A czy wiesz, co to oznacza? Niech fortuna rozsypie po równi wszystkie dary dla was, dostojni panowie. Każ sobie dać płaszcz. Ulises składa ci dzięki za Persytesa.
Salve, Sporusie. Dzbaniec ciemnego. Sporusie, pracowałem dziś z Seneką i oto czym mój przyjaciel obdarzył mnie na drogę. Wiesz, co to jest? Ryba. To jest ryba. Głupiś, choć dolewasz tyle wody do wina, że mogłaby być nim i ryba. To jest symbol, co w języku filozofów znaczy uśmiech fortuny. Szanuj filozofię, bo inaczej zmienię winiarnię. Do czego mój osobisty przyjaciel Petronius od dawna już mnie namawia. Co się stało? Boska Augusta nie żyje. Dzieci Cezarów także czasami umierają. Ty jesteś winien jej śmierci. Czary zabiły małą Augustę. Za twoją radą wszedł w te mury zły duch, który jednym spojrzeniem wyssał życie z jej piersi. Biada mi! Biada! Biada mi! Biada! 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 Panie, spal Rzym i świat z boleści. Lecz zachowaj nam swój głos. Cezarze, ponieśliśmy stratę niezmierną, lecz niech ten skarb zostanie. Ty jeden ze wszystkich pomyślałeś o tym? Ty jeden, Petroniusz? Tylko ty jeden? Jedź do Ancjum. Tam ona przyszła na świat. Tam spłynie na ciebie radość, tam spłynie ukojenie. Pojadę. Napiszę hymn na jej cześć. I ułożę do niego muzykę. Tak, tak. Wymów po grecku następujące słowa. Jezus Chrystus, Boga Syn Zbawiciel. Dobrze. Jezus Chrystus, teu chios soter. I cóż z tego? A teraz weź pierwsze litery każdego z tych wyrazów i złóż je tak, by stworzyły jeden wyraz. Ich tys. Ryba. Ryba? Czy na pewno Lygia nakreśliła ci rybę? Gdyby nakreśliła ptaka, powiedziałbym, że nakreśliła ptaka. A więc jest chrześcijanką. To znaczy, że Lygia zatruwa studnie, morduje spotkane na ulicy dzieci i oddaje się rozpuście. Nie, nie, nie. Nie. Widocznie chrześcijanie nie są tym, za co ich mamy. Mówisz jak Sokrates, panie. Gdym wędrował przed 3 laty z Neapolis tu do Rzymu, przyłączył się do mnie lekarz imieniem Glaukus, który był chrześcijaninem, a był to dobry i cnotliwy człowiek. A czy od tego dobrego i cnotliwego człowieka dowiedziałeś się, co znaczy ryba? Niestety, panie. W gospodzie ktoś pchnął poczciwego starca nożem, a żony i dziecko jego uprowadzili handlarze niewolników. Ja zaś w ich obronie straciłem te oto 2 palce. Ale że między chrześcijanami zdarzają się cuda, więc mam nadzieję, że mi odrosną. A, i zostałeś chrześcijaninem. Od wczoraj, panie. Uczyniłem też Merkulemu śluby, że jeżeli pomoże mi odnaleźć dziewicę, ofiaruję mu 2 jałówki, którym każę pozłocić rogi. Aha, więc twoje wczorajsze chrześcijaństwo i twoja filozofia pozwalają ci wierzyć w Merkurego. Wierzę zawsze w to, w co mi wierzyć potrzeba, pani. A jałówki to wydatek ogromny, więc gdyby szlachetny Winicjusz... Ani obola, Filonie. Ani obola. Hojność Winicjusza przewyższy twe nadzieje, ale dopiero wówczas, gdy Lygia zostanie odnaleziona. Tak jest. Tak jest. Nie znalazłeś jej między chrześcijanami? Owszem, panie, ale znalazłem też Glauka, lekarza. A co to za jeden? Zapomniałeś, panie, o starcu, w którego obronie straciłem te oto 2 palce? Zostawiłem go w gospodzie konającego i opłakiwałem go długo. Niestety, żyje dotąd i należy do gminy chrześcijańskiej. Mów, czego chcesz. Chcę, panie, usunąć Glauka. Najmierz ludzi, którzy go zatłuką. Ja ich opłacę. Zedrą cię, panie! I będą wykorzystywać później tajemnicę. Ile ci potrzeba?
1000 sestercji. Muszę znaleźć uczciwych takich, którzy by wziąwszy zadatek, nie zniknęli bez wieści. Za tego człowieka ręczę, jest chrześcijaninem, panie. Stary jestem i czasami miewam zaćmienia pamięci. Wszakże naszego Chrystusa wydał jeden z jego uczniów. Tak, ale imienia tego zdrajcy nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć. Judasz, panie, który się powiesił. No właśnie, Judasz, dziękuję ci. A to jest, panie, brat, którego pragnąłeś widzieć. Niech pokój Chrystusów będzie z tobą. Jak cię nazywają, synu? Ursus. Miłujesz ty Chrystusa? Miłuję, z duszy i serca. Ursusie, zaliwiesz, kto był Judasz? Wiem, ale on się powiesił. Pokój z tobą, wierny sługo baranka. Siądźmy. Ale z jadu Judasza zrodził się drugi zdrajca, który żyje między nami. Ojcze, co to za zdrajca? Syn Judasza, który udaje chrześcijanina i oskarża przed Cezarem braci, że zatruwają fontanny, mordują dzieci i nie chcą uznawać Cezara za Boga. No ale jeśli nikt nie bronił Chrystusa w godzinę jego męki, któż teraz zechce ukarać zdrajcę? Ja mógłbym to uczynić, ojcze. Idź między chrześcijan, pytaj o Glauka lekarza, a gdy ci go wskażą, zabij. Glauka? Znasz go? Nie, ale jutro w Ostrianum wielki apostoł Chrystusowy będzie nauczał i tam bracia wskażą mi Glauka. Ostrianum? Tak, ojcze. Zabić zdrajcę to jak zabić wilka lub niedźwiedzia. Ale nożby Glaukus miał zginąć niewinnie? Słuchaj, Ursusie, tu w Rzymie uczę nauki Chrystusa służebną dziewczynę, której na imię Eunice. Służy ona w domu niejakiego Petroniusza. Otóż w tym domu słyszałem, jak Glaukus podejmował się wydać wszystkich chrześcijan, a oprócz tego obiecywał innemu załóżnikowi cesarskiemu Winicjuszowi. Winicjuszowi? Że odnajdzie mu między chrześcijanami dziewicę, która... Co ty? Nic, ojcze. Zabiję Glauka. Eureka! Widziałeś ją? Widziałem Ursusa i rozmawiałem z nim. To znaczy, że wiesz, gdzie się ukryli? Nie, panie, ale przynoszę ci pewność, że skoro Ursus się tu znajduje, to i boska Lygia jest w Rzymie. I druga wiadomość, że dzisiaj niemal na pewno będzie w Ostrianum. Ostrianum? Gdzie to jest? Między Via Salaria a Nomentana. A to jest znak, bez którego nie wpuszczono by nas. A to są skrupule. Gdy Lygia będzie w moim domu, dostaniesz worek. Jowiszu! Nie ruszysz się stąd. Nie. Pójdziesz razem ze mną do Ostrianu. A razem z nami uda się gladiator. Kroto. Dobrze, panie, żeś dziś się do mnie zgłosił. Jutro udaję się do Beneventu, abym się tam wobec Cezara próbował z najsilniejszym negrem, jakiego wydała kiedykolwiek Afryka. Człowiek, co strzeże tej dziewicy, posiada podobno wyjątkową siłę. Podejmuję się, dostojny panie, porwać tą oto ręką, kogo mi każesz, a tą drugą obronić się przeciw 7 takim ligom i przynieść dziewicę do domu. Nie pozwól mu na to, panie. Poczną w nas zgodzić kamieniami, a wówczas co jego siła pomoże? Lepiej zabrać dziewicę z domu i nie narażać ani jej, ani siebie. Tak ma być, Krotonie. Twoje pieniądze, twoja wola. Uczeń Chrystusa, rybak. Gdy tak czynili lament, wpadła Maria z Magdali, wołając, że widziała Pana. Nie mogąc go dla wielkiego blasku rozeznać, myślała, że ogrodnik. Ale on rzekł: Mario,
Wówczas krzyknęła: Raboni! I padła mu do nóg. On kazał jej iść do uczniów, ale oni, uczniowie, nie wierzyli jej. A gdy płakała od wielkiej radości, jedni przyganiali jej. Drudzy myśleli, że żal pomieszał jej zmysły, bo mówiła, że widziała w grobie aniołów. Oni zaś, przebieżawszy raz w tury, widzieli grób pusty. Potem wieczorem przyszedł Kleofas, który chodzi z innymi do Emaus, i wrócili co żywo, mówiąc: prawdziwie zmartwychwstał Pan. I poczęli się spierać przy drzwiach zamkniętych dla bojaźni Żydów. Wtem on stanął między nimi. A gdy struchleli, rzekł im: pokój z wami. I widziałem go, jak widzieli wszyscy. On był jak światłość, jak szczęśliwość serc naszych, bośmy uwierzyli, że zmartwychwstał i że morza wyschną, góry się w proch obrócą, a jego chwała nie przeminie. Panie, tam, obok Ursusa. Chodźmy stąd, panie. Nie zdjęliśmy kapturów. Czekaj. Ludzie nas widzą. Czekaj. Idziemy za nimi. Zobaczymy, do jakiego wchodzą domu. Jutro zaś otoczysz, panie, wszystkie wyjścia niewolnikami i zabierzesz ją. Nie. Co chcesz uczynić, panie? Wejdziemy za nią do domu i porwiemy natychmiast. Ten lik wydaje mi się strasznie silny. Każ, panie, milczeć temu capowi. Nie mówię, żeby dziewicę porywać spośród tłumu, bo mogliby nas zarzucić kamieniami. Psz. Jerusza, Apolina, Weste, Kibele, Izys i Czyrysa. Na wszystkich bogów ze wschodu i zachodu. Zaklinam cię, panie, zaniechaj tego zamiaru. Posłuchaj mnie! Ja wejdę pierwszy. Pójdziesz za mną. A wy czego tu szukacie? Ciebie. Zabij. Marku! Puść mnie, Marku! Zabijcie.
Lauku, jesteś pewien, że ta rana w głowie nie jest śmiertelna? Jestem pewien, Mille. Padając, zasłonił się ręką i złamał ją. Ale w ten sposób ocalił swoją głowę i życie. Słyniesz jako biegły lekarz, dlatego posłałem po ciebie Ursusa. Po drodze Ursus wyznał mi, że jeszcze wczoraj gotów był mnie zabić. Tak, ale pierwej niż tobie wyznał to mnie. Ja zaś wytłumaczyłem mu, że nie ty jesteś zdrajcą, tylko ten, który go do zabójstwa namawiał. Nie pozwoliłaś mnie zabić. Niech Bóg ci wróci zdrowie. Daj mi jeszcze. Ten, wobec którego człowiek jest tylko prochem, kazał nam miłować nieprzyjaciół. Upatrzyliśmy twoje rany, teraz pomyśl, czy godzi ci się dłużej prześladować Ligię. Chcecie mnie stąd wyrzucić? Nie chcemy opuścić ten dom, gdzie może nas dosięgnąć prześladowanie. Prześladowania? Się nie bójcie, ja was ochronię. Panie, napisz do sług twoich, żeby wieczorem przyszli z lektyką po ciebie. W twoim domu będzie ci wygodniej niż wśród naszego ubóstwa. Posłuchajcie mnie, chrześcijanie, wasze uczynki przekonały mnie, że jesteście uczciwi. Niech ten człowiek, który jest lekarzem, powie, czy można mnie teraz przenosić. Nie ruszę się stąd, chyba że mnie wyniesiecie przemocą. Nikt nie użyje przeciw tobie przemocy. Pozwól mi odetchnąć. O Krotona nikt nie zapyta. Miał gdzieś wyjechać do Beneventu. Nikt nas nie widział, oprócz jednego Greka. Sprowadzicie mi go. Nakażę mu milczenie. Napiszę listy do mojego domu, że także wyjechałem do Beneventu. A gdyby Grek dał już znać prefektowi, to powiem, że Krotona zabiłem sam. Możecie tu pozostać bezpiecznie. Wobec tego Glaukus zostanie i razem z wdową będą mieli pieczę nad tobą. Stary człowieku, obawiasz się, bym nie wezwał swoich niewolników i nie kazał im zabrać Lygii? Tak. Z Chilonem będę rozmawiał przy was i przy was napiszę list do domu. Innych posłańców jako wy nie znajdę. Rozważ to. A jeśli Lygia tu nie zostanie, to pozrywam to. Nie będę przyjmował ani jadła, ani napoju. A moja śmierć niech spadnie na was. Na ciebie i twoich braci. Kryspusie, niech on zostanie z nami. Będziemy z nim, dopóki Chrystus go nie uzdrowi. Niech się stanie, jak mówisz. Zbudź się. Ktoś chce się z tobą widzieć w pilnej sprawie. Powiedz, że mnie nie ma. Nie znam tego dobrego człowieka. Powiedziałam, że jesteś, że śpisz, panie, ale on zaś zażądał, by cię rozbudzić. Głupia, ty każe się wychłodzić. Chilonie, Chilonidesie. Paks, o najlepszy z chrześcijan. Tak, jestem Chilonidesem, jestem Chilonem. Ale to omyłka. Chilonie, Chilonidesie, pan twój Vinicius rozkazał, abyś udał się wraz ze mną do niego. Dobry człowieku, a czy szlachetny mój przyjaciel Vinicius nie kazał przysłać po mnie lektyki? Nie, pójdziemy piechotą. A jeśli odmówię? Radzę ci, nie czyń tego. I pójdę, ale z własnej chęci, inaczej nikt mnie nie zmusi. Albowiem jestem człowiekiem wolnym. Jako mędrzec posiadam również sposoby na przemoc i umiem zamieniać ludzi w drzewa i zwierzęta. Ale pójdę. Panie, czemuś nie słuchał moich rad? Milcz i słuchaj.
Kroto rzucił się na mnie, by mnie zamordować i ograbić, rozumiesz? Zabiłem go, a ci ludzie opatrzyli mi rany. Łotr to był wierutny, panie. Gdyby nie Sika, którą zabrałem ze sobą, byłby mnie zabił. Błogosławię tę chwilę, w której doradziłem ci wziąć choć nóż. Coś czynił dziś? Czyniłem śluby za twoje zdrowie. I nic więcej? I wybierałem się, żeby cię odwiedzić, gdy tamten człowiek przyszedł i powiedział, że mnie wzywasz. A to jest tabliczka. Pójdziesz z nią do mojego domu. Napisane jest na niej, że wyjechałem do Beneventu. Co? Rozumiesz? Wyjechałem do Beneventu. Wyjechałeś, panie. No pewnie, przecie rano żegnałem cię na Porta Cavena. I od czasu twojego wyjazdu taka mnie ogarnia tęsknota, że jeśli twa wspaniałomyślność jej nie utuli, za chwilę się na śmierć. Dobrze. Dopiszę, by ci łzy otarto. Podaj kaganek. Nie poznajesz mnie, Cefasie? Ja nie jestem. Nie jestem, to nie... Glaukus. Oto jest człowiek, który zaprzedał. Wydał na śmierć żonę moją. To nie tak. Dzieci moje. Nie. To on mnie namówił, żebym zabił Glauka. Panie! Ratuj mnie! Staw się za mną! List twój! List odniosę! Panie! Zakopcie go w ogrodzie. Listy poniesie ktoś inny. Na waszego Boga! Jestem chrześcijaninem! Jeśli mi nie wierzycie, ochrzcijcie mnie jeszcze raz! Glauku! Uczyńcie mnie niewolnikiem, ale nie zabijajcie! Litości! Tylko mnie nie zabijajcie! A oto powiedział nam Zbawiciel. Jeśli twój brat zgrzeszył przeciw tobie, strofuj go, a jeśli by żałował, odpuść mu. Chilonie, niechaj tak Bóg ci przebaczy krzywdy moje, jako ja ci je w imię Chrystusa przebaczam. Niech mi tak Zbawiciel będzie miłościwy, jako ja tobie odpuszczę. Odejdź w spokoju. Pismo, panie pismo, odniosę. To jest dzień wielkiego twego zwycięstwa. Pokój z tobą. Mi przebaczyłaś? Nam nie wolno chować w sercu gniewu. Widziałem we śnie twoją duszę. Hej, niewolniku. Bóg ci daj, panie, dobry dzień i dobre zdrowie, ale u nas nie ma niewolników. Jam człowiek wolny. Służę Kalinie, jako służyłem jej matce. Gdzie jest Lygia? Dopiero co odeszła, panie. Czuwała nad tobą całą noc. Czemu jej nie wyręczyłeś? Bo tak chciała, a moja rzecz słuchać. Gdybym ja jej nie słuchał, panie, to ty byś już nie żył. Żałujesz, że mnie nie zabiłeś? Nie. Chrystus nie kazał zabijać. A Kroto? To twoja wina, panie. Po cóż podnosił rękę na córkę królewską? Poczekaj. Pomogę ci.
krwi. Boska moja. Chciałem do ciebie dojść błędną drogą. Wróć do Pomponi Grecyny i bądź pewna, że odtąd nikt nie podniesie na ciebie ręki. Tak bym chciała ją zobaczyć, chociaż z daleka. Ale nie mogę do niej wrócić. Wiesz, że Cezar nienawidzi Plautiuszów. Tak, tak. Lecz może oddałby mnie, a ja wróciłbym cię, Pomponi. Chcesz mnie znów widzieć na Palatynie? Nie. Ja mówię jak głupiec, nie. A czy ty wiesz, że ty jesteś szczęśliwsza ode mnie? Masz swoją naukę, masz swojego Chrystusa, a ja mam tylko ciebie. I gdyby ciebie zabrakło, to byłbym jak nędzarz. Teraz rozmawiasz ze mną, siedzisz przy mnie. Ale pewnie tylko myślisz o nim, co? Myśli o mnie, bo inaczej go znienawidzę. Bo dla mnie ty jesteś bóstwem. Ja do ciebie chciałbym się modlić. Tobie składać cześć. A ty nie wiesz. A ty nie możesz wiedzieć, że ja cię kocham. Dla mnie ty jesteś życie. Moja jedyna. Lygia. Uciekaj, póki zły duch, który cię opętał, nie przywiedzie cię do zupełnego upadku. Pan umarł na krzyżu dla ciebie, aby krwią własną odkupić twoją duszę. Ale ty wolałaś umiłować tego, który chciał cię uczynić swoją nałożnicą. Kimże on jest? Sługa i przyjaciel szatana. Wspólnik rozpusty i zbrodni. Pomóż mi, ojcze. Błagam cię. Bo już sama sobie nie ufam. Nie mogę przemóc w sobie miłości. Chrystusie, zanim nie masz, że Chrystus, który dopuszczał Marii z Magdali leżeć u nóg swoich i który przebaczył jawno grzesznic, odwróciłby się. Zgrzeszyłem przeciwko miłosierdziu, ale bym mniemał, że dopuszczając do serca miłość ziemską, zaparła się Chrystusa. Po trzykroć się go zaparłem, a jednak przebaczył mi. Jam jest Paweł z Tarsu, co prześladował i porywał na śmierć sługi Chrystusa. Jam podczas kamienowania Szczepana pilnował szat tych, którzy go kamienowali. Jam chciał wyplenić całą prawdę po wszystkiej ziemi. Ale Pan przeznaczył mi to, abym tę prawdę po wszystkiej ziemi opowiadał. Dopóki oczy tego, którego miłujesz, nie otworzą się na światło, póty unikaj go, aby nie przywiódł cię do grzechu. Ale wiedz, że nie masz winy w miłości twojej. Nie wiem nawet, gdzie znalazła schronienie. Wyprowadziła się stąd, panie, wtedy, kiedy ciebie tu nie było. Chrystus. Chrystus znowu ukrywają przede mną. Nie ufa mi. Nie, panie. Lygia zadecydowała sama. A Chrystusa Piotr apostoł nawet zganił za to, iż wyrzucał Lygii, że ciebie miłuje. Powiedziała apostołowi, że mnie miłuje? Ręka już zdrowa. Tylko jej nie nadwyrężaj, panie. Witaj, Boska.
Witaj, Chryzotemis. Witaj. Jeżeli idziesz sam i donikąd, to się nudzisz. Chodź, zabieram cię na ucztę. Uwiodłeś mi, Chryzotemis. Winien ci jestem podwójną wdzięczność. Nie przyjąłeś się w nicę i uwolniłeś mnie od Chryzotemis. Szukałem daleko tego, co było blisko. Pomyśl, czym są wobec tego twoi posępni chrześcijanie? Kiedyś lubiłem zapach werweny, ale unicę woli fiołki, więc polubiłem je teraz. Każ nam przygotować boska, wieńce na głowę i wino. Nie, nie, mój drogi. Lygia to nie unicę. Tobie miłość zmieniła nozdrza, a mnie zmieniła duszę. Niech Hades pochłonie twoich chrześcijan! Napełnili cię niepokojem i zniszczyli zmysł życia. Niech ich Hades pochłonie! Mylisz się, myśląc, że jest to nauka dobroczynna. Dobroczynnym jest miłość, piękność i moc. Oni zaś nazywają to marnością. Mylisz się, że są sprawiedliwi, bo jeśli za zło będziemy płacić dobrem, to czym będziemy płacić za dobro? Wedle ich nauki w życiu przyszłym, które nie jest doczesne. Zobaczymy, jeśli można coś zobaczyć bez oczu. Czy ty zamierzasz porwać Lygię? Nie. Nie mogę złem za dobro jej odpłacić. Czy zamierzasz przyjąć naukę Chrystusa? Chcę, ale moja natura tego nie zniesie. A potrafisz zapomnieć o Lygii? To chodźmy na wino. Leunice się nie ciepli. Wyjazd do Egiptu trzeba odłożyć. A władza nad nim i nad wschodem i tak według przepowiedni nie mogą mnie ominąć. Kiedyś w Egipcie wzniesiemy takie pomniki, przy których piramidy wydadzą się dziecinną igraszką. Każę zbudować sfinksa 7 razy większego od tego, który koło Memphis patrzy w pustynię. Ale każę dać mu moją twarz. Zbudowałeś już pomnik swymi wierszami. Większe od piramidy Cheopsa, ale lubię, Cezarze, gdy marzysz o Egipcie i smuci mnie to, żeś odłożył zamiar wyjazdu. Musiałem, bo tak chcą bogowie. Gdy byliśmy w świątyni Vesta, ona sama rzekła mi na ucho, odłóż wyjazd. Dlaczego ludzie boją się więcej Vesty niż innych bogów? Ja pamiętam sam, że lęk mnie ogarnął. Runąłbym na ziemię, gdyby mnie ktoś nie podtrzymał. Kto mnie podtrzymał? Ja. A, ty. Dziękuję ci. A jak się ma ta dziewczyna za wąska w biodrach? Założę się, panie, że zapomnę. Nuda mnie męczy. Straszna nuda. Zostałem z woli bogini w Rzymie, ale nie mogę go znieść. Wyjadę do Amsium. Duszę się w tych ciasnych ulicach. Wśród tych plugawych zaułków. A gdyby trzęsienie ziemi zniszczyło Rzym, albo gdyby jakiś rozgniewany Bóg zrównał go z ziemią, wówczas ja mógłbym zbudować go wspanialszym. Powiedziałeś, Cezarze, gdyby jakiś rozgniewany Bóg zrównał go z ziemią? Tak, i cóż? Czyż ty nie jesteś Bogiem? Wyjadę do Ancium. Wy wszyscy jesteście mali. Nic nie rozumiecie, czego mi potrzeba. A do Ancium wszyscy pojedziecie ze mną. Tygelinus, Watynius, Sextus, Aquilinus i tak dalej. Co za zbiór łotrów i hołoty. I oni rządzą światem. Nie, nie jadę. Nie ja stworzyłem te czasy i nie ja za nie odpowiadam. Ale muszę myśleć za ciebie. Dlatego radzę ci jechać. Inaczej zgubisz i siebie, i Lygię. Muszę ją zobaczyć. Wiesz, gdzie ona jest? Nie wiem. Chociaż jest chrześcijanką, może okazać się rozsądniejsza od ciebie. I nie chcieć twojej zguby. Niech bogowie dadzą ci nieśmiertelność, panie, i podzielą się z tobą władzą nad światem. Po co przyszedłeś? Wiem, gdzie mieszka boska Lygia. Gdzie ona jest?
U Linusa, starszego kapłana chrześcijan. Ursus pracuje nocami. W domu są tylko dwie niewiasty. Skąd to wiesz? Chrześcijanie mieli mnie w swoich rękach i oszczędzili. Więc nie dziw się, panie, że wdzięczność napełnia mi serce. Dlatego dowiadywałem się o nich, ale przede wszystkim myślałem o tobie. Od ciebie tylko zależy, czy ta wielkoduszna królewna jeszcze dzisiejszej nocy będzie w twoim domu. Ale jeśli tak się stanie, nagrodzisz mnie, panie. Nie zrobię tego, co mi radzisz. Ale nie odejdziesz stąd bez nagrody. 300 rózek. Za co, królu perski? Za co, kolosie miłosierdzia? Służyłem ci, tak mi się odwdzięczasz. Jak ty chrześcijanom. 300 rózek. 50! Nie, 300! Nie, 350! 100! 100! Nie, 300! Litości! Nie, Chrystusa! Panie, ten starzec omdlał. Wprowadź. Panie, jesteś miłosierny i wielki. Wiedz, że ci przebaczyłem. Dlatego Chrystusa, któremu i sam życie zawdzięczam. Będę służył Panie i jemu i tobie. To jest ten dom, za tym murem. Dobrze, teraz zapomnij, żeś mi służył. Zapomnij, gdzie mieszka Miriam, Piotr i Glaukus. Zapomnij wreszcie równie o tym domu i o wszystkich chrześcijanach. Przyjdziesz każdego miesiąca do mego domu, gdzie wyzwoleniec Demas będzie ci wypłacał 2 sztuki złota. A gdybyś szpiegował dalej chrześcijan, każę cię zaćwiczyć. Zapomnę. Na furię. Nie zapomnę. Nie zapomnę. Pozdrawiam was w imię Chrystusa, którego czcicie. Niech imię Jego będzie sławione na wieki. Wysłuchajcie mnie, ty Piotrze i ty Pawle. Wiem, że tu jest Lygia. Mógłbym otoczyć ten dom i pochwycić ją. A jednak tego nie uczynię. Przeto błogosławieństwo Pana naszego będzie nad tobą. Przychodzę, bo wy Lygii zastępujecie ojca i matkę. Dajcie mi ją za żonę. Przysięgam, że nie będę wzbraniał jej wyznawać Chrystusa. Miłuję ją jak oczy własne. Nie jestem ni przyjacielem, ni waszym, ni Chrystusa. Gdy myślę o Lygii, że jest czysta jak śnieg, to miłuję ją bardziej. A gdy myślę, że jest taką przez waszą naukę, to miłuję i tę naukę. Chociaż jej nie rozumiem. Widzicie, żem szczery. Grecja stworzyła mądrość i piękno. Rzym moc. A wy co przynosicie? Przynosimy miłość. Kto puka, będzie mu otworzone. I łaska Pana jest z tobą. Przeto błogosławię tobie, twojej duszy i twojej miłości. Lygio, miłujesz ty go? Miłuję.
Miłujcie się. Albowiem nie masz grzechu w miłości waszej. Ja nie przed tobą uciekłam. Więc czemu to uczyniłaś? Ty wiesz. Każ Ursusowi pójść do domu Aulusów, zabrać twoje dziecinne zabawki i przenieść do mnie? W moim kraju zwyczaj każe inaczej. A w Rzymie dopiero pronuba zanosi je zwykle za oblubienicą. Ale uczyń to dla mnie. Zabiorę je do mojego domu i będą mi ciebie przypominały aż do chwili, kiedy usiądziesz przy moim ognisku. A wtedy powiem, gdzie ty, Kajus? Tam i ja, Kaja. Groch na oliwie nie pomógł. Chustka na grubym karku nie pomogła i miedziano brody ochrypł. Przeklina Rzym i jego powietrze. I dlatego wyjeżdżamy do Ancy. Czy wiesz, dlaczego ta małpa ochrypła? Wczoraj odtańczył nam przygodę lewy, po czym spotniał i zaziewnił się. Nikt nie zawoła więcej! Ludzie! Gore! Chociaż się będą z trzaskiem bęglić domy i snopy iskier wioną pośród zgliszczy. Kto ma zawołać? Czy skrwawione trupy tych, co mieszkali tu? Już całe miasto w niwecz obrócone, choć mury ciągle trawi chciwy ogień. Twój powab Trojo w nieszczęściu się stracił, aż przyszła zguba i koniec. Jeszcze tylko kroki, krzyki i cisza. Teraz jest Troja ogromną pochodnią, ofiarnym stosem i pogorzeliskiem. Wiersze godne rzucenia w ogień. Co znajdujesz w nich niedobrego? Chcesz prawdy, to ci powiem. Dobre są dla Wergiliusza, dobre dla Owidiusza, nawet dla Homera. Ale nie dla ciebie. Ten pożar, który opisujesz, nie dość płonie. Twój ogień nie dość parzy. Nie słuchaj ich pochlebstw. A wiesz dlaczego? Ty możesz stworzyć dzieło, o jakim świat dotąd nie słyszał. Dlatego w oczy ci powtarzam. Napisz lepsze. Bogowie dali mi odrobinę talentu. Ale oprócz tego dali znacznie więcej, bo prawdziwego znawcę i przyjaciela, który jeden umie mówić prawdę w oczy, wyrzucę je! Nie! Nie. Nawet tak niegodziwe należą się ludzkości. Pozwól mi w takim razie odesłać cię z powrotem w puszce mego pomysłu. Mój pożar Troi nie dość parzy. Tyś mi otworzył oczy. A wiesz, dlaczego tak jest, jak mówisz? Gdy rzeźbiasz, chcesz stworzyć postać Boga, szuka sobie wzoru. Ja też nigdy nie widziałem tonącego miasta. W moim opisie brak prawdy. Rozkaż tylko, Cezarze, spalę Ancjum. Lub jeśli żal ci tych wszystkich willi i pałaców, zbuduję ci drewniane miasto, na które sam rzucisz ogień. Drewniane budy? Twój umysł zupełnie wyjałowiał, Tygelinie. Widać, że nie bardzo cenisz mój talent i moją trojkę. Jak ten Rzym musi teraz cuchnąć. Czy nic złego cię nie może spotkać za to, że opuściłeś Ancjum bez wiedzy Cezara? Nie, Neron zapowiedział, że przez dwa dni będzie układał nowe pieśni. A ja dłużej wytrzymać bez ciebie nie mogłem. Wiedziałam, że przyjedziesz. Oczy odwracam, na twój cień spoglądam, który tak wiele wdzięków wziął od ciebie. Jest jak ty lekki, jakby spiany z rodzą. Gdziekolwiek stąpisz, kwiaty i motyl. Potrzeba mi ruchu, Petroniuszu, Winicjuszu. Duszę mam wzruszoną i smutną.
Choć czuję, że z tym, co wam na próbę zaśpiewałem, mogę wystąpić publicznie. Możesz wystąpić i tu, i w Rzymie, i w Achai. Gdy gram i śpiewam, muzyka odkrywa mi rozkosze, których najczęściej nie umiem nazwać, nie pojąć umysłem. Czuję je tylko. I powiem ci, że ja, Cezar i Bóg, jestem wówczas mały jak proch. Tylko wielcy artyści mogą się czuć wobec sztuki małymi. Czy myślisz, że nie wiem, iż w Rzymie na murach wypisują obelgi na mnie? Że zwą mnie matkobójcą i żonobójcą? Tak, mają mnie za potwora. Wmówili to we mnie, iż ja sam czasem zastanawiam się, czy nie jestem okrutnikiem. Oni nie rozumieją, że czyny człowieka mogą być czasem okrutne, a człowiek może nie być okrutnikiem! Ciebie trzeba znać tak blisko jak ja. W Senacie szepczą, że Diodor i Terpnus lepiej grają ode mnie na cytrach. Powiedz mi szczerze. Grają lepiej ode mnie? Ty masz słodsze dotknięcie. W tobie znać artystę, a w nich biegłych rzemieślników. To niech sobie żyją. Nigdy nie domyślą się, jaką oddałeś im w tej chwili przysługę. Widzisz, ja jestem artystą we wszystkim. Ja nie mogę żyć życiem zwyczajnym. Wiem, że ludzie mówią, że szaleję. Ale ja tylko szukam. A jeżeli szaleję, to z nudy i niecierpliwości, że znaleźć nie mogę, rozumiesz? Ja szukam! Czy ty wiesz, że ja głównie dlatego skazałem na śmierć matkę i żonę? Chciałem złożyć największą ofiarę, jaką człowiek może złożyć. Mniemałem, że otworzą się jakieś drzwi, za którymi dojrzę coś wielkiego i straszniejszego nad ludzkie pojęcia. Ale tej ofiary nie było dość. Dla otwarcia empiryjskich drzwi potrzeba widocznie większej. Niech tak się stanie, jak chcą wyroki. Co uczynisz? Wiedz, że jest dwóch Neronów. Jeden taki, jakim go ludzie znają, a drugi artysta, którego znasz tylko ty, jeden. Ciężko jest dźwigać brzemię najwyższej władzy i największego talentu. Współczuję ci, Cezarze, z całego serca, a wraz ze mną Vinicius, który cię uwielbia. Był mi też i on miły. Choć służy Marsowi, nie muzom. On jest zakochany. Pozwól mu panie odjechać do Rzymu, bo mi uschnie. Owa zakładniczka ligijska, którą mu podarowałeś, odnalazła się. A on zakochał się w jej cnocie. Teraz pragnie ją poślubić, wzdycha, schnie. To ładna dziewczyna, ale za wąska w wiodrach. Kochasz ją tak, jak mówi Petroniusz? Kocham. W takim razie rozkazuję ci zaraz jechać jutro do Rzymu, zaślubić ją i nie pokazywać się tutaj bez ślubnego pierścienia. Dzięki ci, panie. Jak miło jest uszczęśliwiać ludzi. Chciałbym nic innego do końca życia nie czynić. Wybacz, boski imperatorze. W Rzymie pożar, większa część miasta w płomieniach. Bogowie, nareszcie ujrzę płonące miasto i skończę troikę. Czy jak wyjadę, natychmiast zdążę zobaczyć pożar? Panie, nad miastem morze płomieni. Dym dusi mieszkańców. Ludzie mdleją, z szaleństwa rzucają się w ogień. Rzym ginie, panie. Vae miser mihi. Biada ci, święty grodzie Priama. Miasta w ogniu. Pożar, panie, wybuchł w kramach przy wielkim cyrku. Gdy nas wysłano, środek miasta był w ogniu. A za Tybrze? Płomień tam dotychczas nie doszedł. Ogarnia coraz to nowe dzielnice. Ludzie giną od ognia i dymu.
Córką Jowisza jest na Austrianum. A pokój ci, król perski. Dom twój, panie, zapewne spłonął po Karyny w płomieniach, ale ty zawsze będziesz bogaty jak Midas. A teraz, włóż to. Co za nieszczęście, Chrześcijanie przepowiadali, że ogień zniszczy to miasto. Widziałeś Lygię? Widziałem, panie. I dzięki niech będą Chrystusowi i wszystkim innym bogom, żem ci mógł dobrą wieścią odpłacić za twoje dobrodziejstwa. Ale ja ci, Ozyrysie, jeszcze odpłacę. Przysięgam na palący się Rzym. Złożę mu nieszczęsną głowę. Trzaskiem węglić domy i snopy iskierwioną pośród zgliszczy. Kto ma zawołać, czy skrwawione trupy tych, co mieszkali tu? Teraz jest Troja.
ofiarnym stosem i po górze niskim. Precz tyranę! Odpocz! Oto jak Kirici cenią mnie i moją poezję. Rozkaż panie uderzyć na nich pretorianom. Czy mogę liczyć na wierność żołnierzy? Tak, boski. Na ich wierność tak, lecz nie na ich liczbę. Zostań tymczasem tu, gdzie najbezpieczniej. A ten lud trzeba uspokoić. Co za dzień? Z jednej strony pożar, a z drugiej rozhukane morze ludu! Przemów do ludzi, panie. Przemów do ludzi i poczyń im obietnicę. Cezar do tłuszczy? Niech ktoś inny uczyni to w moim imieniu. Kto się tego podejmie? Ja. Tyś mi najwierniejszy w każdej potrzebie. Idź i leżałuj obietnic. Obywatele! Niech ci, którzy mnie usłyszą, powtórzą moje słowa tym, którzy stoją dalej. Wszyscy zaś niech zachowują się jak ludzie, nie jak zwierzęta. Miasto zostanie odbudowane. Ogrody Luculla, Macenasa, Cezara i Agrypiny będą dla was otwarte. Od jutra rozpocznie się rozdawanie zboża, wina i oliwy, tak, aby każdy napełnić mógł brzuch aż do gardła. Potem Cezar wyprawi wam igrzyska, jakich świat dotąd nie widział, przy których rozpoczną się uczty i dary. Będziecie bogatsi niż przed pożarem. Z tobą, i z tobą, Ursusie. Niech będzie pochwalone imię pana za radość, jaką sprawisz Kalinie. Ty pierwszy. Marku! Jak to dobrze, że jesteś. Teraz już nigdy cię nie zostawię. Ocalę was wszystkich. Pojedziemy do Ancjum. Tam weźmiemy statek i popłyniemy na Sycylię. Ziemie moje to wasze ziemie. Domy moje to wasze domy. Zaufajcie mi. Twoje ognisko moim. Ludzie mordują się koło cyrku. Niewolnicy i gladiatorzy uderzyli na obywateli. Dopełniła się miara. I klęski będą jak morza nieprzebrane. Weź tę, którą ci Bóg przeznaczył i ocal ją. I Ursus niechaj jedzie z wami. Bez ciebie, ojcze, nie wyjedziemy. Nie zostaniesz tu. Na zgubę. I pobłogosławi cię Pan za twoją chęć. Ale jeśli ty, któremu nikt nie powierzył pieczy nade mną, mówisz, że mnie tu nie zostawisz na zgubę, jakże chcesz, abym ja porzucił trzodę moją w dniu klęski? Wybaczcie, mówiłem, co nakazał mój rozum, ale wy macie inny, który własnego bezpieczeństwa nie patrzy. Dlatego nie rozumiałem i błądziłem. Ale teraz miłuję Chrystusa. Chcę być sługą Jego. I przysięgam, że nie opuszczę was w dniu klęski. Nie opuszczę nigdy. Oto przejrzałeś i bielmo spadło z oczu twoich. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha. Jest.
jesteś naszym bratem. Niewdzięczny i nienasycony lucz. Mają dość zboża i węgli, na których mogą piec placki. Czego chcą więcej? Zemsty. Serca zemsty wołają, a zemsta ofiary! Podajcie mi tabliczki, ja to muszę zapisać. Tak. Zemsta chce ofiary. A gdyby tak puścić wieść, że to Afer kazał spalić miasto i poświęcić go gniewowi ludu? Boski, któż ja jestem? Naprawdę, potrzeba kogoś większego od ciebie. Widzel już co? Mój tłuszcz mógłby tylko na nowo rozniecić pożar. Ty spaliłeś Rzym. Spaliłem Rzym. Z twojego rozkazu. Tego i nie. Czy ty mnie kochasz? Wiesz przecież. Poświęcisz się dla mnie. Boski Cezarze, Rzym burzy się. Chcesz? Żeby zaczęli się burzyć także pretorianie? Boska Popea życzy sobie widzieć Tygelina, albowiem ma u siebie ludzi, których prefekt natychmiast powinien wysłuchać. Wyhodowałem Rzymie na własnym łonie. Mów, radź. Tobie jednemu ufam, bo ty masz więcej rozumu od nich wszystkich. Radzę jechać do Achai. Oczekiwałem czegoś więcej od ciebie. Petroniuszu, gdybym wyszedł na pole marsowe, gdybym zaśpiewał ludowi, jak sądzisz, czy wzruszyłbym ich mym śpiewem? Bez wątpienia, Cezarze. Gdyby ci pozwolili rozpocząć. A, jedźmy do Achai. Wysłuchaj Tygelina, panie. Nie ty kazałeś mi spalić Rzym. I nie ja go spaliłem. Lud pragnie zemsty i ofiary. Niech ją ma. Ale nie jedną, setki, tysiące ofiar. Wiesz, kto to są chrześcijanie? Opowiadałem ci o ich zbrodniach. O przepowiedniach, że ogień przyniesie światu koniec. Lud podejrzewa ciebie. Niech jego podejrzenia zwrócą się w inną stronę. Zeusie! Apollinie! Atene! Persefono! Co to nieszczęsne miasto uczyniło tym okrutnikom, że je tak nieludzko spalili? Nieprzyjaciół mi są twymi i całego rodu ludzkiego. Uczyń sprawiedliwość. Ukaż podpalaczy. Ukaż ich. Uczyń sprawiedliwość. Jaka kara. Jakie męki są godne takiej zbrodni. A więc znaleźliście ofiary. Dobrze. Macie władzę, macie pretorianów, macie siły. Wydajcie ludowi chrześcijan, na jakie chcecie męki. Miejcie jednak odwagę powiedzieć sobie, że to nie oni spalili Rzym. Na boską Clio. Od początku świata nikt nie ważył się na nic podobnego. Miej odwagę, Cezarze, bo potomne wieki powiedzą, Neron spalił Rzym. Ale jako małoduszny Cezar i małoduszny poeta wyparł się wielkiego czynu ze strachu i zrzucił winę na niewinnych. Pozwól mi odejść, panie. Nie mogę słuchać, jak nazywają cię małodusznym poetą, małodusznym Cezarem, podpalaczem i komediantem. Tygelinie, ciebie nazywam komediantem, bo jesteś nim teraz. Dlatego, że nie chcę tego słuchać? Dlatego, że udajesz miłość do Cezara, a przed chwilą straszyłeś go pretorianami. Panie, jak możesz pozwolić, żeby nawet myśl taka przeszła komuś przez głowę, a co dopiero, żeby ktoś ośmielił się wypowiedzieć ją głośno wobec siebie? Ukaż go, panie.
Tak odpłacasz mi za przyjaźń, którą dla ciebie miałem? Panie, mówię to, co nakazuje mi miłość do ciebie. Ukarz go, panie. Chcecie, abym go ukarał? Ale to mój przyjaciel. I chociaż zranił mi serce, niech wie, że to serce ma dla przyjaciół tylko przebaczenie. Vinicius? Tak, panie. To może i Petronius. Podziwiam twą przenikliwość, panie. O, być może, bardzo być może. Teraz rozumiem. Dlaczego tak bronił chrześcijan? Petronius, chrześcijanin! Petronius, nieprzyjaciel życia i rozkoszy. Nie bądźcie głupcami! I nie chcieliście, abym w to uwierzył. Bo jestem gotów nic nie uwierzyć. Lecz szlachetny Vinicius został chrześcijaninem, panie. Pomponia także jest chrześcijanką. I mały Aulus jest chrześcijaninem. I Lygia, i Vinicius. Panie, pomści moje krzywdy. A ja wam wydam Piotra Apostoła, i Linusa, i Glauka, i Kryspusa. Wskażę ich setki, setki tysiące. Wskażę domy modlitwy, i cmentarze, i wszystko. Panie, pomści nasze dziecko. Śpieszcie się, śpieszcie. Inaczej Vinicius ukryje Lygię. Dostaniesz 10 ludzi, idź natychmiast. Panie, tyś nie widział Krotona w rękach Ursusa. Jeśli dasz 50, pokażę tylko z daleka dom, w którym się schronili. A gdyby tak za jednym zamachem rozprawić się także z Petroniuszem? Nie, nie teraz. Ludzie nie uwierzą. Dziś trzeba innych ofiar. A na tamtych kolej przyjdzie później. Idź. Wydam. Wydam, wydam wszystko, wszystkich wydam. Widziałeś dziś Lygię? Byłem u niej. Nie trać czasu. Postanowiono dziś u Cezara złożyć na chrześcijan winę za podpalenie Rzymu. Weź Lygię i uciekajcie natychmiast, choćby za Alpy lub do Afryki. Śpiesz się. Idę. Weź kabzę ze złotem, weź broń i twoich ludzi chrześcijan. W razie potrzeby odbij. Arbitrze elegancji. Ciągle jeszcze twierdzisz, że to nie chrześcijanie spalili Rzym? Wiesz tak dobrze jak ja, co o tym myśleć. Nie śmiem nawet porównywać się z twoją mądrością. Petroniusz, panie. A dlaczego Vinicius nie przyszedł? Twoje wezwanie boskie nie znalazło go w domu. Powiedz mu, że chętnie go zobaczę. I powiedz mu ode mnie, żeby nie opuszczał igrzysk, na których wystąpią chrześcijanie. Czy szlachetny Vinicius już powrócił? Tak, panie. Przed chwilą. Gdzie jest? W więzieniu mamertyńskim. Nie, nie w podziemiach. Przepłaciłem stróża, żeby odstąpił jej swoją izbę. Ursus czuwa przy niej. Czemu jej nie obronił? Przysłano 50 pretorianów. Co zamierzasz? Uratować ją albo... albo zginąć razem z nią. Jak chcesz ją uratować? Przepłaciłem stróża, ty jesteś przyjacielem Cezara. Przynieś 2 ciemne płaszcze i 2 miecze. Pójdziemy do więzienia. Tam dasz stróżom 100 000 sestercji. Daj i 100-krotnie więcej, byle chcieli wypuścić Lygię natychmiast. Inaczej będzie za późno. Moje życie wisi na włosku. Nic nie wskóra mu Cezara.
postąpi wbrew każdej mojej prośbie. Lygię ściga gniew Popeji. Podejrzewam, że szpiegowano ją od dawna. Jeśli jej nie uwolnisz, zginiecie oboje. Chrześcijanie dla lwów! Chrześcijanie dla lwów! Nie, Milonie, posłuchaj dobrej rady i idź swoją drogą. Krzycz razem ze mną, bo inaczej skręcę ci kark! Chrześcijanie dla lwów! Przyjacielu, cuchniesz winem i zawadzasz mi. Cezar rzekł mi dziś, powiedz Winicjuszowi, żeby był na igrzyskach, na których wystąpią chrześcijanie. Chcę sobie uczynić widowisko z twego bólu. Może dlatego nie uwięziono dotąd ciebie i mnie. Co to, Nigrze? Kazano pan pilnować więzienia? Tak jest, szlachetny Petroniuszu. Prefekt obawia się, by nie próbowano odbić podpalaczy. Czy macie rozkaz nie wpuszczać nikogo? Nikogo, panie. Dziękuję, Nigrze. Chrześcijanie dla lwów! Chrześcijanie dla lwów! Rozmawiałem z Seneką. Niepewny własnego jutra począł mi dowodzić, że chrześcijanie, nawet jeśli istotnie nie spalili Rzymu, powinni zostać wytępieni dla jego dobra. Terpnos i Diodor wzięli pieniądze i w zamian nie uczynili nic. Watyniusz już doniósł Cezarowi, że usiłowałem go przekupić. Pójdę do Cezara i padnę mu do nóg. A jeśli odmówi? Jeśli odpowie żartem lub groźbą? Dlatego ci odradzam. Zamkniesz wtedy wszystkie drogi ocalenia. Na Golgocie widziałem, jak Boga przybijali do krzyża. Widziałem, jak podnieśli krzyż do góry, aby rzesze widziały śmierć Syna Człowieczego. Widziałem, jak otworzyli mu bok, jak umarł. A teraz błogosławię was, dzieci moje, na mękę, na śmierć, na wieczność. Wiem, wzięli tę, którą umiłowałeś. Panie, ja nic nie znaczę, ty znałeś Chrystusa. Wstaw się za nią. Słyszałeś, co mówił tamtym wątpiącym, że sam Bóg przeszedł przez mękę krzyżową. Wiem. Ale widzisz, panie, jeśli trzeba krwi, to niech mi podwoi, niech mi potroi mękę przeznaczoną. Dla niej wytrzymam, ale niech ją ocali. On ciebie wysłucha. Widziałem cię wcześniej, panie, ale nie mogłem podejść. Stróże i Ursus czuwają przy niej. I ty jesteś pretorianinem? Póki nie jestem tam. Wpuścić cię nie mogę, Winicjuszu. Ale jeśli napiszesz list, oddam go stróżom. Dzięki ci. Thank you.
Stójcie! Pozdrawiam cię, Hilonie. Witaj, młodzieńcze. Lecz mnie nie zatrzymuj, gdyż śpieszę się do przyjaciela mego szlachetnego Tygelina. Ty wydałeś Lygię. A ty kazałeś mnie wychłostać. Skrzywdziłem cię. Przyjacielu, jeśli masz do mnie prośbę, przyjdź do domu mego na Eksquilinie, gdzie przyjmuję gości i klientów. Nie spóźniłem się? Nie. Pytaliśmy panią o dziewczynę imieniem Lygia. Nikt jednak nie dał nam odpowiedzi. Pewnie nam nie ufają. Panie! Zostali w więzieniu. Widziałem ją. Chorą. Ursus był przy niej. Kim jesteś? W mojej chacie apostoł ościł cię, panie, a potem zaprowadziłem cię do groty, w której nauczał. Pamiętasz? Pamiętam. Mówił, że będzie w amfiteatrze. Chciałbym go zobaczyć. Bo łatwiej mi będzie umierać. Będzie wśród ludzi, Petroniusza. Wskażę ci go. Dzięki ci, panie. I pokój z tobą. Została w więzieniu. Wiesz, co mi przyszło na myśl? Uśmiechaj się, obserwują nas. Lygia zostanie umarłą. Rozumiesz? Nie wiecie, czy chrześcijanom dadzą broń? Nie wiemy. Inaczej arena szybko stanie się podobna do jatek rzeźniczych.
Greku, nieznośny ci widok poszarpanej ludzkiej skóry, co? Mój ojciec nie był szewcem, więc nie umiem jej łatać. Aleś w jednym tylko pobłądził. Bogowie stworzyli cię rzezimieszkiem. Ty zostałeś demonem. Nie wytrzymasz. Wytrzymam. Wytrzymam. Ursus przysyła mnie do ciebie, panie, aby ci powiedzieć, że Lygia w gorączce powtarza twoje imię. Jakim sposobem możesz wchodzić do więzienia? Nająłem się do wynoszenia zmarłych. Ile mamy dziś trupów? 100, ale do rana będzie więcej. Chwała, panie, że jesteś. Przychodzisz ją ocalić? Wskaż mi sposób. Myślałem, że ty go znajdziesz, panie. Jak tu wszedłeś? Przekupiłem dozorcę. Mam tę serę. Na mękę Zbawiciela. Lygia weźmie moją tę serę. Owinie głowę szmatą. I wyjdzie. Wśród grabarzy jest kilku młodych niewolników. Pretorianie nie poznają, a gdy dotrze do domu Petroniusza, on ją uratuje. Ona nie zgodziłaby się na to. Albowiem miłuje cię, a o własnych siłach stać nie może. Wiedziałam, że przyjdziesz. Lygio. Chora jestem, Marku. I czy na arenie, czy tu w więzieniu, muszę umrzeć? Nie, Lygio, nie. Ty nie umrzesz. Apostoł kazał wierzyć. Chrystus cię ocali.
krótko żyłam, ale Bóg dał mi duszę twoją. I pamiętaj, że ty też tam przyjdziesz. Przyrzeknij mi to, Marku. Lygio. Przyrzekam. Przyrzekam ci. Wiem, żona twoja. Matkobójco! Biada ci! Biada ci, morderco żony i brata! Biada ci, szatanie! Biada ci! Będziesz umierał w przerażeniu! Morderco! Biada ci! Przebrała się twoja miara! Biada ci, żywy trupie! Czas twój zbliża się i potępiony będziesz na wiek. Pokój męczennikom! Pani, jedźmy do Achai. Tam czeka cię sława Apolina. Tam czekają cię wieńce, triumfy. Tam lud, który cię uwielbia. A tu tylko strach. Czego ty się boisz, zmurszała bełtko? Boisz się chrześcijan czy ich bogów? Panie, wysłuchaj tego starca. W tych chrześcijanach jest coś dziwnego. Ich bóstwo daje im lekką śmierć, ale może być mściwe. To nie ja urządzam igrzyska, to ty, Gredin. Tak. Ja! I drwię sobie z tych wszystkich chrześcijańskich bogów. To dobrze, ale każ odtąd chrześcijanom obcinać języki albo kneblować im usta. Ogień. Ogień im je zaknebluje. Biada mi. Patrzcie, jak wygląda potomek Achillesa. Róbcie ze mną, co chcecie. Ja na igrzyska więcej nie pójdę. Nie pójdę. Mówiłem ci, nie wytrzymasz. Chcę pić. Chcę się upić. Pić. Dopilnuj, aby w ogrodach ten robak stał blisko mnie. Panie, odejdź. Nie mogę cię wpuścić. Odejdź i niech bogowie ześlą ci ukojenie. Pozwól mi zostać. Chcę zobaczyć, kto idzie na spalenie. Mój rozkaz nie sprzeciwia się temu. Ah!
Glaucus! W imię Chrystusa, przebacz. Przebaczam. Glaucus! Ludzie! Ludzie! Rzymianie! Przysięgam na moją śmierć! Oto giną niewinni! A podpalaczem Rzymu jest ten! Neron podpalacz! Neron podpalacz! Lepszy nawet! Ktoś ty? Apostoł Paweł Starsu. Jam przeklęty. Czego chcesz? Chcę cię zbawić. Dla mnie nie ma zbawienia. Słyszałeś, że Chrystus przebaczył żałującemu łotrowi na krzyżu? Dla mnie nie ma przebaczenia. Panie, spojrzyj na tego nędzarza, na jego ból, na łzy i mękę. Panie miłosierdzia, przez twoją mękę, przez śmierć i zmartwychwstanie, odpuść mu. Chilonie, oto cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha. Chryste. Wiesz, że popełniłeś zbrodnię obrazy majestatu, co? Czeka cię śmierć. No ale... jeżeli jutro rano w amfiteatrze oświadczysz, że byłeś pijany i szalony, że to chrześcijanie podpalili miasto, może skończy się na chłoście i wygnaniu. Mhm? Nie mogę, panie. No jak to nie możesz? Jak to nie możesz? Przecież byłeś pijany, nie? Nie mogę, panie. Widziałeś, jak umierają chrześcijanie? Chcesz tak umierać? Ja wierzę w Chrystusa. Ty naprawdę jesteś szalony. A teraz odwołasz to wszystko. Nie mogę. Możesz. No co? Odwołasz to? Grecki psie? Nie mogę. Wyrwać mu język. Wydaje mi się, że do tej pory nie żyłem i że narodzę się na nowo w Grecji. Narodzisz się dla nowej sławy i nieśmiertelności. Okręty w Neapolu czekają. Chciałbym wyjechać choćby jutro. Pozwolisz, Boski, że najpierw wyprawię ucztę weselną, na którą ciebie przed innymi zaproszę. Ucztę weselną? Czyją? Winicjusza z Lygią, twoją zakładniczką. Sam zezwoliłeś Winicjuszowi poślubić ją, że zaś wyroki twoje są, jak wyroki Zeusa, nieodwracalne. Przeto chyba każesz ją teraz wypuścić z więzienia. Tak, wiem. Myślałem o niej i o tym olbrzymie, który zadusił Krotona. W takim razie oboje są ocaleni.
Tylko, że ona jest w więzieniu z woli Cezara. A jego wyroki są, jak sam powiedziałeś, nieodwracalne. Ona jest w więzieniu przez twoją nieznajomość prawa narodów. Wbrew woli Cezara. Jesteś ty, Gelinie, człowiekiem naiwnym. Ale przecież nie będziesz twierdził, że ona podpaliła Rzym. Bo gdybyś nawet tak twierdził, Cezar by ci nie uwierzył. Petroniusz ma rację. Petroniusz ma rację. Jutro otworzą jej bramy więzienia. A o uczcie weselnej pomówimy w amfiteatrze. Chory jesteś. Każ się zanieść do domu. Thank you.
Nie ustępuj. Nie ustępuj, Boski. Mamy pretorianów. Wywieźć na Sycylię. W Neapolu czeka mój statek. Ze strony Cezara nic wam nie grozi, ale ty, Gelin, gotów użyć trucizny. Nawet jeśli nie z nienawiści do was, to do mnie. Chrystus ją ocali. To go uczci stu wołem, ale nie każ mu ocalać jej po raz drugi. Bóstwa nie lubią się powtarzać. Gdy wyzdrowieje, odwiozę ją do pomponi Grecyny. Słusznie. Wyjedź stąd i wywieź ją natychmiast. Chrystus mi ciebie wrócił. Byłem na Palatynie. Neron jest wściekły. Rozkazał, by natychmiast uwięziono Piotra i Pawła Starsu. Czeka ich śmierć. Wysłano już pretorianów. Musicie uprzedzić apostołów. Zostań przy niej. Zgubę twoją postanowiono, panie. Cezar za namową Tygelina zgodził się. Za kilka dni posłaniec przyniesie ci wyrok śmierci. Powiedz swemu panu, że z całej duszy dziękuję mu za tę wiadomość. Eunice. Eunice. Czy wiesz, że od dawna już nie jesteś niewolnicą? Jestem, panie, zawsze. Ale nie wiesz, że ta willa i wszystko, co w niej jest, i ci niewolnicy, i te pola, i stada, należą od dziś do ciebie. Czemu mi to mówisz, panie? Eunice. Chcę umrzeć pogodnie. Słucham cię, panie. Vinicius i Lygia dotarli już do Sycylii. Napisałem im odpowiedź, że przybyć nie mogę i niech im Sycylia zmieni się w ogród Hesparyt, a w kolumnach ich domu niech gnieżdżą się białe gołębie. Przyjaciele, wybaczcie mi. Oto jest czara, z której ulałem na cześć pani cypryjskiej. Niechaj jej odtąd niczyje usta nie dotkną. Starość, bezsilność, smutni to towarzysze ostatnich chwil życia. Można na nich nie czekać i nim przyjdą odejść.
Panie! Co chcesz uczynić? Chcę się weselić, słuchać muzyki, pić wino. A potem chcę zasnąć. Panie, czy ty myślałeś, że ja cię opuszczę? Już się pożegnałem z Neronem. Posłuchajcie, co napisałem mu na pożegnanie. Wiem, Cezarze, że serce twoje tęskni za mną dniami i nocami. Lecz są rzeczy, których dłużej znieść nie potrafię. Nie zraziło mnie, żeś zabił matkę i żonę i brata, że spaliłeś Rzym i wysłałeś do Erebu najuczciwszych ludzi w tym państwie. Przesyłam ci ostatnią radę. Zabijaj, ale nie śpiewaj. Trój, lecz nie tańcz. Podpalaj, ale nie graj na cytrze. Tego życzy ci twój arbiter elegantiar. Nikt nie musi się chwalić, że tego listu wysłuchał. Bawcie się. Przyjaciele, przyznajcie, że razem z nami ginie. Zawisnąć na krzyżu! Każ zbuntowane legie zdziesiątkować! Każ galbę na powrozie tu, rozumiesz, przyprowadzić! Tu! Ściąć wszystkich galów! Spal! Spal po raz drugi to przeklęte miasto! Nic ci to nie pomoże, Boski. Tu w Rzymie legiony już ogłosiły galbę Cezarem. To nieprawda! To wy wszyscy jesteście przeciwko mnie! Senat musi zdecydować. Musi mnie wysłuchać. A gdybym w żałobnym ubraniu przemówił do nich, czy senat oparłby się moim łzom? Senat wydał na ciebie wyrok. Masz być stracony. Według starego zwyczaju. Jaki to zwyczaj? Chwycą ci szyję widłami i zachłuszczą na śmierć. A ciało wrzucą do Tybru. Musisz uciekać, panie. Tylko to cię może uratować. Nie masz zbyt wiele czasu, panie. Mam willę za miastem. Między Via Solaria a Via Nomentana. Ukryjemy cię tam. Uciekaj, panie. Pójdź za mną, panie.
Widzieli nas. Wiedzą już, gdzie jesteś, panie. Nie masz gdzie uciekać. Nie daj się uchodzić. Prędzej czy później znajdą nas i zatłuką. Nie przystoi boskiemu Cezarowi. Nie przystoi. Kopcie grób tutaj. Matka, żona i ojciec wzywają mnie na śmierć. Kopcie tutaj. Jakiś artysta ginie. Jaki? Nie. Jeszcze nie czas. Nie czas. Nie daj się upokorzyć, panie. Jeszcze nie czas. Nie czas. Nie daj się upokorzyć. To po ciebie, panie. Pośpiesz się. Jestem tak szczęśliwy, jak nigdy w życiu nie byłem. Myślałem, że miłość to tylko ogień we krwi i żądza, a teraz widzę, że można kochać i zarazem czuć taki spokój. Nie, Lygio. To ja ciebie uwielbiam. Kocham cię, Marku. Rabi, błagamy, uchodź z Rzymu. Musisz zachować żywą prawdę, by nie zginęła wraz z tobą. Panie, przed świtem Nazariusz wyprowadzi cię z miasta. Uczyń to w imię Chrystusa. Gdy zginiesz, podniesiesz tylko triumf bestii. Niech imię pańskie będzie uwielbione i niech się stanie wola jego. Widzisz tę jasność, która zbliża się ku nam? Nie widzę nic. Rabbi, co ci jest? Chryste! Quo vadis, Domine? Gdy opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry. Quo vadis, Domine? Wracamy do Rzymu.